Agnieszka ORS firmy Asus Polska. Chciałam chwilę opowiedzieć o tym, co przygotowaliśmy w tym roku na IEM-ie dla wszystkich odwiedzających. Zrobiliśmy stoisko, na którym rozgrywamy kilka turniejów, między innymi w Grid albo w CS-a. Rozdajemy na nagrody nasze produkty, a oprócz tego można wygrać w tych wszystkich turniejach przejażdżkę samochodami pierwszej klasy, między innymi Lamborghini Gallardo. Oprócz tego, co robimy tutaj na stoisku, postanowiliśmy pomyśleć też o ludziach, którzy są na zewnątrz spotka, którzy się nie dostają do środka. Mamy autobus Arrow G-Pass obrędowany wszystkimi naszymi logotypami, więc trudno go przeoczyć. W środku też mamy nasze sprzęty najnowszej klasy, notebooki i na tych sprzętach można też rozegrać turnieje, można sprawdzić, jak działają, można spróbować swoich sił i też wygrać między innymi przejażdżki tymi samochodami pierwszej klasy. Zmieniło się o tyle, że teraz mamy dużo więcej scen i wszyscy wystawiający są w jednym miejscu. Teraz to wygląda naprawdę jak targi, bo w zeszłym roku wyglądało to, mieliśmy wszystkie stoiska na płycie, więc jakby mieszały się ze sobą te wszystkie wrażenia ze sceny i to, co się działo na stoiskach. Teraz jest spokojnie. Rzeczywistość nasza bardzo mocno się zmienia. Czy powinien być wcielony do olimpiady, tego nie wiem, ale patrząc na inne kraje, to myślę, że dążymy powoli do tego, żeby to stała się jakaś taka bardziej uznawana dyscyplina sportowa. No jest już tak, że zapełnia stadiony, tak? Jesteśmy w Spodku w sumie, to jest stadion, tak czy inaczej, więc jakieś tam powiązanie jest.